A w walce bokserskiej kategorii super ciężkiej mam przyjemność powitać w narożniku czerwonym 35-latka, który toczy swoją drugą bokserską walkę. Przez 17 lat uprawiał tylko i wyłącznie siłowe sporty sylwetkowe. Reprezentujący kuźnię mistrzów Wyszku, Kamil Górski! A jego rywalem w narożniku niebieskim będzie debiutujący podopieczny trenera Arka Ludwiczaka, reprezentujący Fight Academy Ostrołęka, Mateusz Prus! Walka bokserska. Kategoria super ciężka. Kamil Górski, Mateusz Prus. Dla Górskiego to druga walka rok temu, wygrana w pierwszej rundzie z Maciejem Minkusem. Natomiast zawodnik z narożnika niebieskiego debiutujący między linami. No, trzeba przyznać, że widać po Górskim, że te sporty sylwetkowe trenował bardzo długo. No, pierwsze z pięciu już za nami. Jeden i drugi trafił swoimi ciosami. Dobra, teraz prawy na dół w wykonaniu Prusa. Pięknie teraz skontrował prawym krzyżowym. Na chwilę ugięły się nogi pod Górskim. Teraz prawe na dół w wykonaniu Pruca. No pojedynczymi jak na razie ciosami. Taki pojedynczy, długi, lewy, prosty w wykonaniu Górskiego. Trafia prawym Prus. Muszę przyznać, że jeśli jest to dokładnie trzecia walka Górskiego, a pierwsza Prusa, to wyglądają naprawdę dobrze. Nie widać wielu momentów chaosu, co no tak, często zdarza się w przypadku początkujących. Tak jest. Patrząc nawet na chłopaków, to można powiedzieć, że reprezentują wyższy poziom niż większość pięściarzy zawodowych, zwłaszcza tych z zagranicy pojawiających się na naszych polskich ringach. Już tyle ciosów przyjęli, jeszcze ani jeden, ani drugi się nie przewrócił. Oczywiście żarty żartami, ale tutaj naprawdę wysokie tempo jak na wagę ciężką, tak w ogóle. Spora mobilność z jednej i z drugiej strony. Dokładnie. Świetnie skoordynowani ruchowo zawodnicy. Naprawdę przyjemnie się to ogląda jak na ten moment. A to już końcówka pierwszej rundy praktycznie za nami. Jeszcze to była długie proste. No próbował zmienić pozycję Górski, ale nie zaatakował jednak z Mańkuta. No i czekamy na to, co pokażą nam kolejne minuty tego starcia. Często zdarza się, że gdy zawodnicy toczą swoje pierwsze pojedynki między linami, myślą głównie o tym, aby nie przyjąć ciosu, no i w ich poczynania wkłada się wiele chaosu. Tutaj w przypadku Górskiego i Prusa tego po prostu nie widać. Podoba mi się spokój i zrównoważony boks obu panów. No i tak jak wspomniałeś, przede wszystkim wysoka mobilność, jak na warunki wagowe obu pięściarzy. A sędzia tego pojedynku Adam Kosakowski. Bardzo dobre zejście z linii ciosu Górskiego. Zrywa się doping dla Mateusza Prusa, reprezentującego miejscowo Ostrołękę. Kolejny podopieczny Arka Ludwiczaka teraz, o świetny, uniknął tych ciosów Górski. Oj, trafił prawym teraz, będzie chyba, nie będzie liczenia, ale odczuł ten prawy krzyżowy Górski. Teraz sam trafia prawym przez gardę, bardzo ładne odchylenie Prusa.
Mamy teraz moment przyczajenia, znowu zmienia pozycję Górski, ale tylko na chwilę, nie decyduje się atakować. Ten prawy z doskoku zablokowany, jeszcze jeden prawy. Bardzo szeroko bije, tak trochę w stylu Rusłana Karajewa, znanego z ringów K1. Górski, ten prawy sierpowy, taki dokręcany. Dobry, długi teraz lewy, prosty zawodnika z Wyszkowa. I stałe zmiany pozycji. Tak, no sporo mięśni, a też sporo ruchu. Ciekawe, czy będzie w stanie to dodlenić, bo pierwsza walka zakończona w pierwszej rundzie. Tutaj już dwie za nami. Tak, piękna akcja lewy, prawy w wykonaniu Górskiego. Teraz kolejne świetne odchylenie. Naprawdę bardzo mobilny, jak na swoje warunki. Jest zawodnik z Wyszkowa. Jeszcze. No i kończy jeszcze tym świetnym lewym podopieczny Pawła Delugi. Ring wolny, runda trzecia. No i boksujemy dalej. Trzecia runda starcia Wyszkowsko-Ostrołęckiego. Kolejne starcie Wyszkowsko-Ostrołęckie dzisiejszego wieczora. Kamil Górski, narożnik czerwony. To ten pan w czerwonych rękawicach. Były kulturysta, strongman. Teraz wypadła szczęka podopiecznemu Pawła Delugi. Jego rywalem jest Mateusz Prus, zawodnik Ostrołęka Fight Academy, podopieczny trenera Arkadiusza Ludwiczaka. Lewy prosty Górskiego. Tak, ze zmienionej pozycji, taki lewy krzyżowy właśnie bity przez Kamila. Mam wrażenie, że to sprawia problemy Prusowi. Ciągłe zmiany pozycji, nie wie, z której no i ta ręki. Mobilność tak. Chyba też, bo wydaje się, że Prus po prostu nie wytrzymał kondycyjnie tego tempa, w jakim toczy się ta walka. Teraz wpadł w linę zawodnik Arka Ludwiczaka, a Górski naprawdę jak motylek. Mógłby troszeczkę więcej Górski spróbować ciosów na dół. Może to złamałoby blok Prusa. Górski ma kryzys. No jest, ale to już raczej go przetrwa, bowiem ostatnie sekundy tej trzeciej rundy przed nami. No i jestem ciekaw, jak to wypunktowali sędziowie, bo naprawdę dobry pojedynek nam zestawiono podczas kurpiowskiej kuźni mistrzów 25 w Ostrołęce. Wręczą pan Marcin Mróz, sponsor zakładu instalacji sanitarnych Mróz oraz radny miasta Ostrołęka, pan Mariusz Mierzejewski. Serdecznie panów zapraszam do ringu.
Szanowni Państwo, niejednogłośną decyzją sędziów zwycięża Kamil Górski! A więc Kamil Górski zwycięża po trzech rundach według sędziów. No kibice Mateusza Prusa wyrazili swoje niezadowolenie z werdyktu, ale zdecydowanie tutaj zawodnik z Ostrołęki wydaje się, że po prostu nie wytrzymał kondycyjnie tego tempa, jakie narzucił Kamil Górski. Tempa niezwykle wysokiego jak na wagę ciężką. I przede wszystkim zaskakująca też ta mobilność. Bardzo lekkie zejście z linii ciosu, ciągłe zmiany pozycji, ciągle w ruchu. Jedyne ostatnie 30 sekund, gdzie Górski faktycznie znalazł się w momencie kryzysowym. Poza tym naprawdę, naprawdę ciekawy poziom jak na zawodnika, który stoczył dopiero swój trzeci pojedynek. Bardzo też dobry boks Prusak na debiut. Widział dużo, nie było chaosu. A elementy kryzysu kondycyjnego mogą wkaść się każdemu, także i wyjadaczom.